Witam serdecznie. Dzisiaj przygotuję ciasto jogurtowe z owocami. Ponieważ mamy sezon w tej chwili na truskawki, będzie to ciasto jogurtowe z truskawkami i z kruszonką. Przygotowałam tutaj wszystkie składniki na ciasto. Do odmierzenia mąki i cukru oraz oleju użyłam kubeczka po jogurcie. Mam przygotowane tutaj 400 g jogurtu, 3 kubeczki mąki pszennej tortowej, 1 kubeczek cukru, 4 jajka, 2 czubate łyżeczki proszku do pieczenia, cukier z wanilią, 0,5 kg truskawek. Do jogurtu dodam teraz olej i jajka. Całość zmiksuję na średnich obrotach. Do połączenia się składników. Na chwileczkę tą masę odstawimy. Do miski przesieję mąkę. Wszystkie składniki oczywiście będą w opisie do filmiku. Do tego przesieję proszek do pieczenia. Dodam cukier. Cukier z wanilią i wymieszam. Teraz będę dodawać mąkę i mieszać. Nie trzeba za mocno mieszać, tylko do połączenia składników. Ciasto jest dość gęste. Najpierw mikserem, a później łopatką już. Wcześniej wyłożyłam papierem formę o wymiarach 36×25. Będę wykładać ciasto. Proszę nie przejmować się, że jest takie gęste. Powinno mieć taką konsystencję. Równomiernie rozprowadzę. Na wieży wyłożę truskawki. Przygotowuję zawsze około 0,5 kg umytych oczywiście, odsączonych i przekrojonych na pół. Delikatnie wciskam w ciasto. Truskawki mamy wyłożone. Kruszonkę przygotowałam według przepisu, do którego link jest u góry. Kruszonkę można od razu kruszyć, albo można zostawić w chłodnym miejscu, tak jak ja zrobiłam. Później starłam na tarce. Teraz będę po prostu posypywać. Piekarnik nagrzałam do temperatury 180 stopni. Teraz wkładam na około 60 minut do suchego patyczka. Ciasto jest już upieczone. Wyciągnę i pozostawię do ostudzenia. Ciasto już wystygło, teraz będziemy kroić. Jeżeli ktoś lubi jeszcze słodsze ciasta, to można na wierzch posypać cukrem pudrem.
Ciasto jest bardzo wilgotne, ma warstwę truskawek, kruszonkę, jest letnim ciastem. Smacznego!